dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj Fishing Planet. Ostatnio gram w... Russian Fishing? Czy jakoś tak? A teraz jesteśmy w Fishing Planet. Wydaje mi się, że to są podobne gry, ale zaraz sobie zobaczmy. Płeć oczywiście zmienimy na kobietkę. Tutaj może tak. Jest takie... Kolor oczu takie... Okej, okay, możemy tak zrobić takie coś, spodnie damy se może takie. Dobra. Okej, okay, rozdzielczość. Jak będę se przewijać? Dobra. Ultra, okej. Okay. No i dobra. Zobaczymy, jak ta gra się prezentuje. Sobie porównam właśnie do tamtej. Tamtą wam udostępnię. Nie wiem. Może właśnie w ten sam dzień, po prostu, żebyście mieli, albo dzień po dniu. Zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało. Chodźmy na ryby, podejść do linii brzegowej, do żółtego wskaźnika, używając W plus Shift. Okej. Okay. No i zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądać. Wciśnij to. Dobra. I czekamy na branie. No, w porządku. No, dosyć taka sama gra. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Zabieramy. Nie wiem, czym to się różni ta gra, ale dobra. Chyba tu jest więcej takich, wiecie, animacji. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, no to czekamy, tak? Czekamy, aż złowimy rybkę. Dobrze. Okej. Okay. Zapaliśmy rybeńkę. Zdobyto to 5 punktów doświadczenia. Zatrzymaj. Czyli co, mam zawsze za każdym razem zatrzymywać rybę? I teraz złówmy większą rybę. Naciśnij Escape, aby przejść do mapy lokalnej i zmienimy miejsce połowu. O kurczę, no tutaj jest takie troszeczkę inaczej. Wybierz lokację, bagienną eksploracja na ryby. Aha, i tak, i my już jesteśmy na miejscu, w porządku. I co, w któreś konkretnie miejsce mam iść? Nie wiem, teraz... Tu. No ale tu są, tu jest co? E, aby użyć... Okej, okay, nagroda. Czerwone robaki. Przedmiot umieszczono w plecaku. Kurczę, chyba to mi się bardziej podoba. Trzymaj Z i Z. Okej. Okay. Czerwone robaki. Mamy na haczyku. Idź na środek, na środek mostu. Dobra. Jesteśmy. Obróć się w lewo i zarzuć przynętę. Dobra, i czekamy. Spławik leży na boku, ponieważ przynęta dotyka dna. Zmień przynętę z powrotem. Trzymaj. Mhm. Ustaw długość przyponu od 10 do 50, przytrzymaj 0. Weź swój sprzęt spławikowy, trzymaj Q. Ustaw długość przy... Ja chyba nie umiem. Nie umiem tego ustawić. To ich leży na bok, ponieważ...
Aha, o! Jezu, a ja zero cały czas, wiecie, ja zero cały czas naciskałam, a nie o. No dobra. Powiększ spławik naciskając Z, gdy sprzęt znajduje się w wodzie. A. No i co? Czekamy, tak? Aż złowimy. Bajer. Bajer. No i co? Złowimy kiedyś tą rybę? Czy nie? Jejku, ale cisza, to będzie trzeba jakiś podkład muzyczny dać, ale to faktycznie to, wiecie, to tak odprężające działanie, że po prostu nie ma nawet muzyczki w tej grze. A może jest, mi po prostu nie działa, nie wiem. Damy sobie jakąś relaksującą muzykę. Ej, ale ja chyba nigdy niczego nie złowię w takiej sytuacji tutaj. O, jest! Chwila! No, czekam. Dupa? Nie pykło? Ojejku. Czekaj, ryba próbuje przynętę. Przygotuj się zacinać, jak tylko spławik utonie. Przegapiłeś pranie, przynęta została zjedzona, jest wygubiona. Czy ja coś złowię? Jest, mam to. Medalowy bas biały. Zdobyto 28 doświadczenia. Obóz jezioro. Nowy poziom drugi. Nagrody. Dostępne nowe przedmioty. Okej. Okay. Dużo tego dostaliśmy. Otwórz lokalną mapę Escape i opuść jezioro. Zarabiaj na rybach z sieci. Wow, opuść jezioro. Samotna gwiazda. Dobrze. Opuść. Powrót do glob, czy na pewno tak? Dzisiejsze wyniki zwyczajne. Dobrze, 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 dobrze. Suma, przepiękny węch, im wyraźny aromat przynęty, tym lepiej. Mm. Ciekawe. Odblokowano osiągnięcie. Powodzenia w wędkowaniu. Nagroda. Fluorocarbon. Plecak jest pełny. Magazynie mam. Dobrze. Chyba ta gierka mi się bardziej podoba mimo wszystko. Szczerze wam powiem. Dzień drugi, 450 możemy zgarnąć. Możemy osiągnięcie zakończone. Powodzenie w wędkowaniu. Ukończ samouczek. Pierwsze kroki. Świetnie, teraz już znasz podstawy połowy na spławik. Te nawyki i umiejętności będą ci przydatne w ciągu całej gry. Odebrać. Lucky Start Pack. Dopiero rozpoczynasz znajomość z fascynującym światem Fishing Planet i marzysz o szybkiej wyprawie na nowe zbiorniki wodne. Tak, dzięki temu niesamowitemu Lucky Start Pack jest to możliwe już teraz. Dobrze, fajnie. Ja i tutaj możemy sobie tak... Zimny świat. Będziemy tak podróżować? Samotna gwiazda, no to myśmy byli tutaj. Misje. Eksploracja Lone Star 1. Aby zostać prawdziwym odkrywcą Lone Star, zacznij łowić umieszczone na liście ryby z tego jeziora. Obserwuj misję. Jedź do jeziora Samotna Gwiazda, złów rybę. A to nie myśmy nie byli w tej Samotnej Gwieździe? Obserwuj. Obserwuj, o. Dobra. I teraz co, gdzie idziemy? Glob? To idziemy Samotna Gwiazda znowu. Dobra. Dobrze, no to idziemy do Samotnej Gwiazdy, spróbujemy sobie coś zrobić z tej misji. Ok.
Okej. Tu? Dom słodki, dom. Zapora drogowa, bagina eksploracja. Myśmy tutaj byli, a tu? Nie wiem, chodźmy. Chodźmy, zobaczymy, czy coś złowimy. Może będzie coś fajnego. Fajnie. Wybiło. Fajnie. Iko, ja nie sądziłam, że ja będę grała w grę, gdzie się łowi ryby, nie? To jest hit. Osiągnięcie zakończone. Ranger Lone Star 1. Zbada jezioro Lone Star i jego obszar w ciągu wyznaczonego czasu, żeby sprostać temu wyzwaniu. Dobra. Zamknij. Okej, nie chcę nic kupować. Tutaj mamy pomoc. Na pewno nam się to przyda. Podpórka na wędki, puste ręce, rzut po rodze ręką. Dobra, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać w trakcie. Złów rybę, bas biały. Bas biały. Czy ja mogę tutaj po prostu, no teraz to wiecie, to ja powinnam w ogóle szarżować tu, co nie? Ale czy tak będzie? Zobaczymy, czy ja w ogóle coś sama złowię. Nie mam zielonego pojęcia. No będziemy się plątać. Ej, ja widzę, że tutaj chyba dobrą miejscóweczkę mam. Panie! Dobra, nie ruszam się. Nie powinnam chyba się tak ruszać w takim razie. Tylko panie, bo pan mi chce ukraść rybę. Nie robi się tak. Nie robi się tak, że się kradnie cudzą rybę. Kuźwa, pasa czerwonego, shiner czarnego gniazda. Patrzcie, jak ludzie tutaj zbierają cwaniaczki. Bas biały. No ja też bym chciała coś złowić, naprawdę, ale chyba lipa. Niedobrze. Niedobrze, powiem wam. Złowimy coś, nie? Złowimy? Nie, ja będę czekać, żeby coś złowić. Pewnie powinnam przynętę jakąś dać, nie? A może tu po prostu się nie łowi? Okej. No cóż, dobra. Mamy tak. Nie chciałam jeszcze. Wracaj się tu. Przyspiesz czas. Nie. Dobra, wiecie co? My sobie pójdziemy chyba gdzieś indziej, bo ten pan mi kradnie... Cześć, Olivier. Kradniesz mi ryby, panie. Parciarz. Znowu osiągnięcie zło... Nie, gdzie ja łowię te ryby? Nie tu. A tu? Mogę wejść? Nie, takie dupiate miejsce trochę. Może tutaj. Spróbujmy. Powinnam być cierpliwa, prawda? No, powinnam. Powinnam być cierpliwa. Czekam. Olivier wyszedł. No dobrze, bo mi kradł ryby. Przyszedł tam, gdzie ja i by szczelnie brał ryby. Oczywiście żartuję. No. Wyciągnięty wodna lilia. O! Czekam. Co mamy? Nie zabieraj tej ryby, aby uniknąć grzywny. Jeżeli lubisz ryzykować, spróbuj szczęścia. Metalowy bas niebieski. No to wypuść, nie chcę grzywny. Ale złowiliśmy rybę. Jestem z siebie dumna, naprawdę. Tylko dlaczego taki, którego nie można mieć? Czemu akurat taką rybę złowiłam? Co ja się pytam, dlaczego akurat taką rybę? Co nie wolno? Dobra. A może powinnam zabrać? Może by mi nie dali grzywny? Może by się nikt nie zczaił, nie wyczaił? Może powinnam? Ja nie wzięłam, bo jestem lama i się boję i się cykam. Może faktycznie, może powinnam wziąć. No, trudno.
16 stopni Celsjusza, 20 w wodzie. Piąta 18, bo tak wcześniej rano, wiecie, się chodzi na ryb, nie? Dobra. No i co? Czy w tym miejscu się nie biorą? Nie biorą śruby? Chyba będzie trzeba miejscóweczkę gdzieś zmienić. Chyba tu ryb nie ma. Chyba jest słabo z rybami. No. Poszału nie ma. O! Moi drodzy, będzie ryba. Czekam. Co to? Bas niebieski. Zatrzymaj, ale... Ja nie chcę takiej ryby. Ja chcę taką, co mam mieć. Idę w inne miejsce. Może gdzieś tu? Patrz, ile ludzi tu jest. No, to może tu. Zarzuć rybkę. Wędkę. Zarzuć wędkę. Co? Będzie ryba? Czy nie będzie ryby? Może te ryby lubią jakieś specjalne te robaczki? Nie? Chodźcie, rybeczko. Ale bardziej mi się ta gra podoba. Nie wiem, czemu tak jakoś bardziej się widzi. No. Dawaj. Podziwiam wędkarzy za cierpliwość. Naprawdę. Siedzą na tym dworze. Za tak łowią ryb. Podziwiam. Takie hobby, nie? Jak ja. Siedzę przy komputerze, to moje hobby. Nagrywanie dla was to moje hobby. A dla nich łowienie rybek. No, takie spokojne hobby. No i co, złowię coś? Nie? Mi się wydaje, że jak chyba tyle czekam, to ja powinnam się zmyć stąd. Nie wiem. To nie idzie najlepiej. Chodźmy dalej. O, a może tam bym stanęła, tak jak oni, na tym pomostku, na tym mostku. Może tam powinnam, nie? O. No bo jak oni tu sterczą, to pewnie się da złowić. I teraz ja będę kradziejem ryb. Tylko ja stanę tak koło ciebie, mój drogi panie. I z drugiej strony, to wiesz, nie ukradnę ci ryby, bo ja będę z drugiej strony, nie? Ja będę panie z drugiej strony. I co? Proszę, jedną rybkę. Proszę. Proszę. Rybeńkę. Jedną. W ogóle co tam u was słuchać ciekawego? Jestem ciekawa. Jak jesteś nowy na tym kanale dzięki tej grze, to zapraszam i zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, popatrzenia na inne gierki u mnie na kanale, może akurat coś ci się spodoba. Tak. Mam taką nadzieję. No, co? Złowimy tą rybę? Możecie dać jakieś, wiecie, patenty, jak macie na łowienie ryb w tej grze. Może macie coś ciekawego właśnie, co by mi tutaj wspomogło. O, będzie ryba. Bier. Bas zielony. Fajnie. To chyba będzie to moje miejsce. To jest moje miejsce na ziemi, moi drodzy. Ty łowisz dalej tam, z tamtej strony? Dalej z tamtej strony. To ja nie będę pipą i będę łowić tu. No. Ale w zasadzie to jest nawet taka fajna gra, bo można sobie z wami właśnie pogadać, nie? Ojeju. Jezu, nie sądziłam, że skończyłam. O, pani ryba. Ale niektórym to tak jakoś tak lepiej chyba idzie tutaj. No i co? Złowimy rybkę i będziemy tak czekać, nie? O, będzie ryba. Będzie ryba. O, będzie, mój drodzy, ryba. Jest, mamy to. Bas zielony. Okej, fajnie. A jeszcze bym chciała białego, czerwonego, nie? Tą zdrękę, szinera czarnoogniastego. Ogniastego.
Już myślałam, że taka ognista ryba. To może będzie trzeba po prostu w inne miejsce tutaj przejść, nie? Żeby znaleźć coś innego, tak myślę. No zobaczymy w każdym razie. Może... O, basa plamistego ktoś chciał znaleźć. No bo wiecie, może tu są tylko na przykład takie ryby. Gdzie indziej będą inne ryby. Może tu łowimy rodzinę tych. A gdzie indziej złowimy rodzinę innych. Jezu. Czasem to się zastanawiam, jak wy ze mną wytrzymujecie tutaj, naprawdę. O, o, tu, o. Jedną rybeńkę. I gdzieś te waporze, jeden wzdręgę, wapor, gdzie jest wapor jakiś? O, tam jest wapor, to wiecie co, ja se podejdę do wapora, bo on mi tu jaką wzdręgę znalazł. O, dobra, to wiecie co, ja jeszcze sobie tutaj postoję, żeby nie było. Dobra, weź to złów. O, dobra, chodź, idziemy mu ukraść rybę. Wzdręgę złapał, to ja idę do ciebie. Cześć! Ja sobie tutaj tak stanę, tylko z czystej ciekawości. Czy tutaj faktycznie są jakieś wzdręgi? Jak tak będzie, no tak będziemy robić. Będziemy kraść cudze ryby. O! Wzdręga! Nie, no, nie wiem, czy wzdręga, czy nie wzdręga, ale zobaczymy, czy to wzdręga. Medalowy bas biały. Zatrzymaj. Basa czerwony, wzdręgę. Ej, bo ty wzdręgę łapałeś, tak? Nowy poziom trzeci, mamy poziom, moi drodzy. Ale fajnie. Nie chcę kupić. Cześć! Ja widziałam, że ty miałeś tutaj jakąś wzdręgę. Także ja zaczekam jeszcze chwileczkę. może akurat coś się złapie tutaj. No. Byliście kiedyś na rybach? I tak z wędką łowiliście? To ja nigdy. O, kurde, ale tu jest ryb. Niesamowite. No. Co to jest? Bas biały. Osiągnięcie zakończone. Farciarz. Dokonaj określoną liczbę udanek zaciąć. Pod rząd. Ale fajnie. Dobra, kochani, ale to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Teraz sobie zakończymy. Będziemy może kontynuować tutaj eksplorację Lone Star 1. Zobaczę oczywiście, jak tutaj będzie z odzewem. No i co? Zobaczymy właśnie, jak to będzie. Czy będziemy łowić, czy nie będziemy łowić. Zobaczymy. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć!